Witamy wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Mind Over Media – Szkoła Krytycznego Myślenia. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj będę moderowała nasze spotkanie. Webinarium o tytule Szkoła Krytycznego Myślenia z mitologią współczesną poprowadzi nam dzisiaj dr Marcin Napiórkowski, twórca bloga mitologiawspółczesna.pl, na którym śledzi między innymi legendy miejskie, teorie spiskowe, fake newsy czy mity późnego kapitalizmu. Już za chwilę przekażę mu dowodzenie, ale zanim nastąpi ta część właściwa, chciałabym chwilę opowiedzieć o kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że już Państwo z niego korzystają, cieszę się, to znaczy, że nas widać i słychać. Proszę tego okienka używać do zadawania pytań, do odpowiadania na pytania prowadzącego bądź zgłaszania problemów technicznych. Jeżeli się takie pojawią, ja postaram się pomóc już gdzieś w tle w indywidualnych rozmowach. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos panu Marcinowi. Dzień dobry. W takim razie to jest pierwsza w moim życiu sytuacja, kiedy mówię do publiczności, której nie widzę i tam się jakieś rzeczy na czacie pojawiają, więc wierzę, że ktoś tam w ogóle jest i słucha tego, co mówię, ale może zrobimy taki test. Czy każdy mógłby na czacie na początek napisać krótko, dosłownie w jednym albo dwóch słowach, kim jest, czym się zawodowo zajmuje. To mi się przyda, żeby jakoś profilować to, co mówię, lepiej dla Państwa. Testujemy? Patrzę. O, jestem sobą i jestem nauczycielem. Chyba w filozofii, sądząc po takim głębokim, egzystencjalnym sformułowaniu. O, albo nie. Co tam widać? O, proszę bardzo. Nauczyciele. Bardzo dobrze. O, proszę bardzo. Historia WOK i zajęcia artystyczne. Super. Bardzo fajnie. Widzę, że... O, proszę bardzo. Pozdrawiamy kolegów i koleżanki z uczelni, czyli w sumie też nauczyciele, tylko większe dzieci. O, bardzo fajnie. To trochę niedobrze też, bo ta prezentacja bazuje na tamtej, będzie się mocno powtarzać, ale jest rozszerzona i webinarowa. No dobra, to tutaj będą dalej spływać te odpowiedzi, a ja bym znowu, żeby wykorzystać te możliwości webinarowe, zaproponował tutaj szybką grę testową i parę razy dzisiaj jeszcze takie zgadywanki będę z Państwem próbował uskuteczniać. Mam nadzieję, że prezentację wszyscy widzą. Która z tych historii jest popularną wiadomością z ostatniego roku? Więcej niż jedna odpowiedź może być poprawna. A. Tajemniczy Białek jeździ po polskich ulicach i porywa dzieci. B. Patryk Jaki dokleił sobie psa na zdjęciu, żeby ocieplić wizerunek. C. Zdjęcie dokumentu z czterema podpisami prezydenta Turcji, na którym nominuje i zatwierdza własną kandydaturę na szefa Wielkiego Funduszu. Oraz D. Złowroga lalka Momo morduje dzieci przez telefon. W zasadzie nikt poza mną nic nie mówi, więc zdejmę słuchawki, bo i tak nie mam czego słuchać. O, A, B, C, B. Super. O lalce nikt nie słyszał? Lalka nie dostaje żadnych głosów? Lalka też dostała jakieś głosy.
Tak, proszę Państwa, choć wszystkie te cztery historie brzmią totalnie idiotycznie. Tajemnicze busy, doklejanie sobie psów, dokumenty z czterema podpisami, tudzież mordujące lalki. To wszystko przykłady autentycznych wiadomości, z którymi zetknąłem się w swojej pracy zawodowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Drugie pytanie pomocnicze, która z tych historii jest prawdziwa? Tajemniczy bus, doklejony pies, labrador, czy autentyczny był ten dokument z czterema podpisami, czy może lalka? O, C dostało jeden głos, B dostało jeden głos. O, widzę, że sporo osób z Państwa wierzy, że Patryk Jaki naprawdę sobie dokleił labradora. No tak, poprawna odpowiedź rzeczywiście to żadna z tych historii nie jest prawdziwa, aczkolwiek wiem, że ściśle filozoficznie i słownikowo prawdy nie powinno się stopniować i mierzyć jakimiś skalami, ale nieprawdziwość tych historii jest bardzo różna. Oto żaden tajemniczy biały bus po ulicach nie jeździł i dzieci nie porywał. Wszystkie doniesienia w tej sprawie okazały się kompletnie nieprawdziwe. Patryk Jaki, kandydat na prezydenta Warszawy, wprawdzie nigdy nie dokleił sobie psa, ale ktoś inny dokleił tego psa i takie zdjęcie faktycznie istniało. Recep Erdogan, prezydent Turcji, wprawdzie nigdy nie wyprodukował takiego dokumentu, na którym są cztery jego podpisy i który robił przez jakiś czas furorę w polskim internecie, ale niestety sama historia z tym, że sam siebie nominował i zatwierdził na szefa Wielkiego Funduszu jest prawdziwa. Nieprawdziwe było tylko zdjęcie. No a co do złowrogiej lalki Momo, to ta historia jest tak niesamowicie skomplikowana, że nie będę teraz wyprzedzał i zapowiadał. Opowiem to za chwilę dokładnie już z obrazkami, bo to klasyczny przykład medialnej zabawy w głuchy telefon. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, posługując się tymi właśnie przykładami, porozmawiali sobie o tym, czym dzisiaj są fake newsy, skąd się biorą, jakie mechanizmy decydują o ich rozprzestrzenianiu się. No a na koniec spróbowalibyśmy powiedzieć też dwa słowa w bardzo ważkiej kwestii, w jaki sposób możemy jako nauczyciele, edukatorzy, dziennikarze, ludzie obecni w przestrzeni publicznej walczyć tylko nie z pojedynczymi, poszczególnymi fake newsami, bo to jest jak walka z hydrą. Na miejsce jednej uciętej głowy natychmiast wyrastają dwie kolejne, ale z tym systemem medialnym, edukacyjnym, też często bardzo światopoglądowym, który sprawia, że staliśmy się niezwykle podatni na fałszywe informacje i nasze zdolności weryfikowania, które w codziennym życiu są całkiem sprawne, w internecie zupełnie zawodzą. No zacznijmy od pierwszego studium przypadku. To jest mój absolutnie ulubiony fake news, który bardzo często wykorzystuję w materiałach edukacyjnych, bo on jest też bardzo piękny, jeżeli chodzi o język, o konstrukcję. Ma bardzo wiele wersji. Ja go odczytam na głos, mimo że go Państwo widzą, bo on jest jako całość niezwykle istotnie i interesująco skonstruowany. Uwaga, spacja, wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. Na giełdzie, nie wiecie czemu, wielką literą, stoją dwie kobiety, muzułmanki, sprzedają oryginalne ciuchy w bardzo niskich cenach. Kiedy kobieta chciała przymierzyć spodnie, a była z mężem, to klasyczna biblijna składnia, muzułmanki powiedziały, że w busie jest przymierzalnia. Kiedy kobieta nie wracała 15 minut, mąż jej ich się zapytał, znowu biblijna składnia, gdzie jest jego żona, a one takie, jaka żona, tu nikogo nie ma,
Doszło do szarpaniny i wbiegł do tego busa, a tam był Arab i cztery kobiety, uśpione już, a jego żona już mdlała, Arab chciał już je wywieźć, ale kobiety udało się wyciągnąć, jednak udało mu się uciec. Uważajcie na tych ludzi, to było w poprzednią niedzielę, a zapewne mało osób o tym słyszało, Spacja wykrzyknik, udostępniajcie Spacja wykrzyknik, wykrzyknik. Pierwsza bardzo taka tego interesująca i nieoczywista rzecz to jest oczywiście specyficzna gramatyka i ortografia tego przekazu. Zasadniczo wydawałoby się, że mamy tendencję do wierzenia komunikatom, które są napisane poprawnie, które spełniają reguły ortograficzne, gramatyczne zapisu. Pierwsza zaskakująca rzecz dotycząca fake newsów, które mają największe zasięgi, polega na tym, że one są napisane niezwykle niestarannie. Co więcej, ta niestaranność jest jeszcze specyficzna. Widzą Państwo, z ilu zdań tak w zasadzie składa się cały ten wpis facebookowy. Tu jest no, takie właściwie nie zdanie, uwaga, z wykrzyknikami, prawda? Potem jeden taki gigantyczny, zdaniowy potwór, wielokrotnie złożony, ale bez żadnych podrzędności, takie po prostu wielokrotnie, współrzędnie złożone zdanie. Potem bez kropki wchodzi następne zdanie, no i następne wykrzyknienie, rozkaz na koniec. To jest styl, który jest charakterystyczny dla komunikacji mówionej. W zasadzie wszystkie cechy oralności wymieniane najczęściej przez antropologów możemy tu zaobserwować. To, co wcześniej wskazałem Państwu jako biblijną składnię, to są właśnie rezydua, pozostałości takiej klasycznej, charakterystycznej dla komunikacji mówionej addytywności, więc tu mamy do czynienia z czymś, co znacznie bardziej przypomina historię czy anegdotkę, którą nam ktoś opowiada, nie wiem, przy ognisku, napotkany. No właśnie, tutaj to jest bardzo dobre spostrzeżenie. To jest coś, co opowiedziałby nam jakiś znajomy, a nie komunikat, który płynie, nie wiem, od redakcji, od polityków, od urzędnika. Co więcej, ten charakter komunikatu, który jest napisany tak na kolanie, bardzo roboczo, on zachęca do robienia czegoś, co się okazuje największą siłą fake newsów. Mianowicie ludzie kopiują to i wklejają, ale nie czują się zobligowani do robienia tego dokładnie, w związku z czym dodają od siebie różne szczegóły. Czyli jedna moja znajoma pisała, że na giełdzie stoją dwie kobiety muzułmanki i dalej już leci. Następna osoba, która to przeczyta, jest już przekonana, że ma te informacje z wiarygodnego źródła, bo od kogoś, kto zna osobiście pierwotnego autora. Jak mamy tutaj, to było w zeszłą niedzielę, ktoś myśli, dobra, no to już pewnie nie było w zeszłą niedzielę, piszemy jakiś czas temu. Z czasem ta sama historia i dokładnie tak się stało. Może się oderwać od konkretnego miejsca, od Koszalina, przenieść w zupełnie inne miejsca. Co więcej, może ewoluować. Stałe pozostaje w niej tylko kilka elementów, które pozwalają nam w ogóle mówić o tym, że to jest cały czas ta sama historia. Otóż mamy tu wyraźny podział na dwa plemiona. My i oni. Przy czym ci obcy, tutaj to są muzułmanki i Arab, oni się mogą zmieniać. To mogą być przeróżne grupy. Poza tym mamy taką figurę czegoś drogocennego, co zostaje nam porwane, uprowadzone. W tym przypadku jest to porwanie kobiety. W bardzo wielu tych wersjach tej samej opowieści mamy porwanie dzieci. Jest także wersja z porwaniem małych piesków, na przykład do chińskich barów. No i do tego wszystkiego mamy ten element, który moim zdaniem jest najważniejszy, który kotwiczy to w materialnej rzeczywistości, czyli ten właśnie, od którego cała historia bierze swoją nazwę, czyli biały bus. I teraz
Widzę, że piszą Państwo, dla mnie to nie jest wiarygodne. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. I ja, i większość osób, z którymi omawiam ten tekst, też nie mieliśmy takiej myśli, że kurczę, pewnie tak naprawdę się stało. Natomiast no, za tymi tekstami przemawiają liczby. Wszystkie przykłady, które Państwu pokazuję, to są teksty, które w swoich pikach były udostępniane, szerowane przez tysiące ludzi. No właśnie, no właśnie. W związku z czym tutaj nawiązując do tego, co Państwo powiedzieli, jeżeli chodzi o wiarygodność, można wyraźnie wyodrębnić trzy grupy. Pierwsza grupa ludzi to ci, którym nie wydała się ta historia wiarygodna, czyli to bzdura, i przez to nie wydała się groźna. Jak rozumiem, Państwo w większości należą do tej grupy, czyli to jest kompletna bzdura, w związku z czym nie ma się co bać. Jest druga grupa. To niestety ci ludzie, na których to zadziałało, którzy przeczytali i stwierdzili, to wiarygodne, w związku z czym należy się bać. Ale jest jeszcze trzecia grupa, wydaje mi się, że interesująca, do której należę trochę ja sam, ale też wielu moich kolegów akademików. To jest grupa, która mówi, to jest kompletnie niewiarygodne, to oczywiste, ale jest zupełnie przerażające. Właśnie dlatego. Jeden z moich znakomitych kolegów, który na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi Centrum Badań nad Uprzedzeniami, kiedy zobaczył tę historię, był naprawdę bardzo poruszony, udostępniał to wszędzie i mówił, słuchajcie, przecież to jest straszne, naprawdę, co się dzieje. Ci ludzie, którzy go nie znali, myśleli w ogóle, ale co się z tobą dzieje, przecież to jest niewiarygodne, dlaczego to udostępniasz, dlaczego mówisz, że to jest straszne. A on w tym zobaczył to, co bardzo wielu badaczy, to jest straszne i niepokojące, bo ma dokładnie tę samą strukturę, co klasyczne legendy pogromowe. Jeżeli pamiętają Państwo niesławny epizod, jakim był pogrom kielecki, to tam przecież u jego źródeł leżała dokładnie analogiczna historia o Żydach porywających i przetrzymujących dzieci. W związku z czym, o ile możemy my osobiście oceniać wiarygodność tych historii jako bardzo niską, i taka też ona jest, fakty za nimi absolutnie nie przemawiają, o tyle sam fakt krążenia takich historii, podawania ich masowo dalej, jest czymś rzeczywiście niepokojącym. Druga wersja, bardziej jeszcze aktualna tego białego busa, wygląda tak. Po Gorzowie krąży bus, van, który porywa dzieci i nastolatków w celu pobrania organów, aby je sprzedawać. Dzisiaj, dokładna data znowu, jedno dziecko zostało urwane na terenie Gorzowa. Proszę wszystkich o udostępnienie tego posta. To nie są żarty. Jak Państwo widzą, post udostępnia nie kto inny jak lubuska policja. Udostępnia go pisząc wyraźnie. Wyjedźmy nad wodę, odpoczywajmy, nie zajmujmy się fake newsami, nie twórzmy alternatywnej rzeczywistości, nie ma takiego zdarzenia. Pisze pani Alicja, że to przypomina czarną wołgę i to jest bardzo dobry trop, bo to jest dokładnie historia o czarnej wołdze. Proszę zauważyć, że jedyna zmiana, która nastąpiła, to kolor i marka. Co niezwykle interesujące, ludzie, którym się to mówi, mówią, nie, to nie jest historia o czarnej wołdze, przecież czarna wołga była czarna i była wołgą, a to jest biały bus. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje, kiedy lubuska policja wyraźnie mówi, nie ma takiego zdarzenia, nic takiego się nie wydarzyło. Ludzie na profilu pisali tak, łapcie ich. Lubuska policja tutaj stanęła na wysokości zadania, proszę zobaczyć, o pogromcy duchów, albo ta informacja może nie jest nieprawdziwa, sprawia jednak, że ludzie bardziej interesują się tym, co robią ich dzieci. W Niemczech zaginęło wiele dzieci uchodźców i nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się z nimi stało. Były to dzieci samotne, bez rodziny, nie miały nikogo, kto by je obronił, więc tu mamy zupełnie połączenie i odwrócenie. Pod tym postem mogą sobie Państwo wejść na stronę lubuskiej policji. Są dziesiątki różnych takich komentarzy typu zamiast pisać głupie posty na Facebooku, dlaczego nie gonicie tego białego busa? I ludzie nie odbierają zupełnie
tego, że cała ta historia jest zupełnie niewiarygodna. Jeśli chodzi o Czarną Wołgę, tutaj czytam, że nie miała podłoża uprzedzeniowego. To prawda i nieprawda. Czarna Wołga ma kilka wersji. Ma wersję z jakimiś tam właśnie komunistycznymi dygnitarzami. Ma wersję z Niemcem, który jeździ Czarną Wołgą i porywa. Ma wersję, co zaskakujące, z księdzem bądź zakonnicą. W związku z czym też czasami była jakimś obiektem, który służył kanalizowaniu właśnie lęków przed różnymi grupami. W związku z czym no nie dajmy się tutaj zmylić marką samochodów. Ta myśl, ten trop, że mamy do czynienia z dokładnie tą samą historią, to jest bardzo celne. Krótko podsumujmy to pierwsze case study. Dobry fake news działa nie dlatego, że jest prawdziwy, wiarygodny w ścisłym tego słowa znaczeniu. Tak, ja się bardzo zgadzam z tym sprawdzaniem informacji w różnych źródłach, tylko no, proszę pamiętać, że jakby tutaj się spotkaliśmy jako grupa osób, które są świadome problemu, no i naszym zadaniem jest wypracowanie strategii, co robić, żeby tworzyć publiczność czy środowisko komunikacyjne bardziej odporne na tego rodzaju problemy. Więc wracając, te historie dają nam doskonały przepis na takiego nośnego fake newsa. Jeżeli chcielibyśmy takiego fake'a spreparować, to po pierwsze, wyraźna, czytelna figura obcego, która skanalizuje jakieś społeczne lęki, obawy, często nienawiść, zawiść. Po drugie, no tutaj jako rekwizyt kotwiczący pojawia się akurat samochód, ale taki fake może być zakotwiczony czymś zupełnie innym. To może być, nie wiem, popularna sieć barów szybkiej obsługi albo sklepy typu Biedronka. To może być cokolwiek, co ludzie na co dzień mijają na swojej drodze i co sprawi, że pewna abstrakcyjna koncepcja obcy są źli przeniesie się do ich codziennego życia i stworzy to poczucie zagrożenia bliskiego, obecnego. No i ten trzeci element, proszę zauważyć też, jaka taka patriarchalna wizja świata się z tego wyłania. Kobieta albo dziecko, bo w tej drugiej wersji porywano dzieci, jest takim przedmiotem, znakiem, wartością, które obce plemię chce porwać, odebrać naszemu plemieniu. Więc bardzo łatwa, uproszczona wizja świata. Uproszczona wizja świata, która, tak jak wspomniałem, prowadzi do bardzo niebezpiecznych konsekwencji. I o ile ja się w pełni zgadzam z opiniami, że powinniśmy nie panikować i po prostu traktować z wielkim dystansem rzeczy, które ludzie piszą w internecie, o tyle musimy też być świadomi, że zwłaszcza w sytuacjach, w których różne siły polityczne są skłonne do podsycania w imię własnych korzyści tego rodzaju opowieści, nie można banalizować tego rodzaju historii, bo ich konsekwencje mogą być rzeczywiście bardzo poważne. Druga historia wydaje się lżejsza, mniejszego kalibru, bardziej zabawna, ale też wydaje mi się pokazuje dużo, jeżeli chodzi o współczesne działanie fake newsów. To jest właśnie ten przykład, co do którego sporo osób z Państwa napisało, że słyszeli, ale też kilka osób powołało, że być może to jest właśnie historia, która jest prawdziwa. Więc króciutko teraz opowiem Państwu, skąd się wzięło to zdjęcie. Otóż Patryk jakiś czas temu zamiast hekatomba powiedział hatakumba. No a jak Państwo wiedzą, internet nie gustuje w dowcipach bardzo wysokiego poziomu, w związku z czym zaczęły się tam różne śmieszki i żarciki w sprawie tego, jakie to różne słowa mógłby jeszcze Patryk Jaki przekręcić. Jeden z moich ulubionych portali, Aż Dziennik, zaproponował taki artykuł, w którym zaproponował tam chyba 10 różnych słów, które ten polityk mógł jeszcze przekręcić i między innymi spreparował w celach stricte satyrycznych z oczywistą intencją, że jest to tylko dowcip,
taki rzekomy post do autentycznego zdjęcia Patryka Jakiego, doklejając psa, widzą Państwo, ten pies jest bardzo źle w Photoshopie wklejony, oraz napisał, o proszę bardzo, ja i mój Rablador. Minął rok i w ramach kampanii wyborczej jeden z profilów facebookowych prowadzących kampanię przeciw Patrykowi Jakiemu wziął ten post w całości i uzupełnił go następującym komentarzem. Zobaczcie, szukając na profilu Patryka Jakiego, znaleźliśmy takie zdjęcie, na którym gość ewidentnie dokleił sobie psa. Zobaczcie, to jest fotomontaż. To jest dowód na to, że ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział, że jest niewiarygodny, taki, śmaki, owaki. Rozeszło się jak ciepłe bułeczki. Dziesiątki tysięcy udostępnień, w tym przez naprawdę poważnych, wpływowych ludzi, aktorów, polityków, działaczy. Było to dla mnie bardzo zaskakujące, bo bardzo wiele osób, które udostępniało tego fejka, to były osoby, które skądinąd wcześniej znałem jako pogromców internetowych fałszywek. W związku z czym no, zacząłem interesować się bardziej tym przypadkiem, żeby stwierdzić, jakie tym razem właśnie cechy gatunkowe sprawiły, że ludzie, którzy w innych sytuacjach byli bardzo odporni na fake newsy, tutaj okazali się bardzo podatni. No i okazało się, że decydująca była polaryzacja polityczna. Czyli ci sami ludzie, którzy, no dokładnie, byli bardzo sceptyczni wobec fejków, które nie były zgodne z ich linią ideologiczną, bez żadnej kontroli i weryfikacji, byli skłonni udostępniać i ręczyć jakoś swoim autorytetem za treść, która potwierdzała ich światopogląd. I teraz, gdybyśmy mieli rozbić karierę tego fake newsa na kilka etapów, to po pierwsze, tutaj mamy do czynienia z bardzo nieoczywistą recepcją. Swoją drogą, po tej całej historii, ja to opisałem też na swoim blogu, odezwali się do mnie ludzie z Aż Dziennika, to jest tak, jak rozumiem, pół żartem, i mówią, co my powinniśmy robić. Powinniśmy na naszym portalu, który jest ewidentnie satyryczny, oznaczać każde zdjęcie znakiem wodnym, uwaga, to tylko żart. No problem jest taki, że zdjęcie, które pierwotnie nie było, nie spełniało cech definicyjnych fake newsa, było ewidentnie satyrą, nie miało nikogo wprowadzić w błąd, zostało celowo, manipulacyjnie wyjęte z kontekstu, umieszczone w innym kontekście, po to, żeby rzeczywiście zamanipulować, wprowadzić kogoś w błąd. Ta manipulacja była możliwa, ponieważ ludzie byli podatni na tego rodzaju zabiegi ze względu na swoją polaryzację polityczną. To pokazuje jeszcze coś istotnego. Kiedy myślimy o fake newsach, zwykle wyobrażamy sobie teksty, czyli opowieść, którą możemy powiedzieć, czy jest prawdziwa, czy jest nieprawdziwa. Ten przykład i kolejny, który za chwilę Państwu pokażę, mówi nam, że fake newsy w dzisiejszych czasach znacznie częściej niż tekstami są obrazami. I w przypadku obrazów mamy do czynienia ze znacznie bardziej skomplikowanym systemem oceniania, czy coś jest prawdą, czy coś jest fałszem, bo na przykład autentyczne zdjęcie wyjęte z kontekstu i opatrzone innym podpisem może już spełniać wszystkie cechy fake newsa. Jednym z najpopularniejszych fake newsów w zachodniej Europie i w Stanach Zjednoczonych w sezonie świątecznym zeszłego roku, może w tym roku to robi furorę też w Polsce, był film na YouTubie przedstawiający grupę muzułmanów, którzy w wielkim centrum handlowym wspinają się na choinkę i obdzierają ją z ozdób. Można ten film było oglądać wiele razy,
analizować go uważnie i nie znaleźć tam żadnego fotomontażu, bo i rzeczywiście ten film nie był fałszywką. On był autentycznym zapisem zdarzenia. Towarzyszyły mu podpisy, które już mogą rodzić pewien niepokój. Oto bowiem ten sam film raz pojawiał się jako muzułmański tłum demolujący choinkę w Sztokholmie, innym razem w Berlinie. Jeszcze indziej miało być to rzekomo któreś już z amerykańskich miast. Jaka była prawda? Otóż był to autentyczny film, tylko nakręcony w jednym z centrów handlowych w Egipcie, gdzie zrobiono taką uroczą promocję, że tatusiowie wspinali się na choinkę i ściągali z niej takie małe prezenty, które rzucali potem dzieciom stojącym w tłumie. W związku z czym film był jak najbardziej prawdziwy i naprawdę przedstawiał śniadolicych muzułmanów wdrapujących się na choinkę i zdejmujących z niej, ściągających z niej ozdoby przy wielkim aplauzie tłumu, a dzieci to już w ogóle szalały z radości. W związku z czym o fałszywości danego newsa może decydować nie autentyczność czy fałszywość samego materiału fotograficznego czy wideo, ale jak się okazuje, też sam tekst, który towarzyszy, komentarz, który sprawia, że widzimy na tym wideo czy zdjęciu taką albo inną rzecz. Wracając do Labradora Patryka Jakiego, ten fake news jest też doskonałym przykładem tego, jak w internecie działa sieć uwiarygodniania. On rozszedł się tak dobrze też dlatego, że został mistrzostwo zasiany. Pojawił się na kilku takich fanpage'ach politycznych, ale bardzo szybko przez samego twórcę, który został zidentyfikowany z imienia i nazwiska, został też wrzucony na duże facebookowe grupy zrzeszające ludzi, którzy, no, delikatnie mówiąc, nie pałają sympatią do obecnej władzy. Na tamtych grupach zaczął bardzo szybko robić furorę i został podchwycony przez kilka osób, które można by nazwać ambasadorami, czy też często ambasadorkami, które są ważnymi postaciami w życiu publicznym i na Facebooku. Mają dużą grupę obserwujących i kiedy one udostępniają coś takiego na swoim profilu, przydają temu wiarygodności, atrakcyjności, infekują jak gdyby tym fejkowym wirusem kolejne grupy odbiorców. No i wreszcie, dlaczego ktoś to robi? Otóż pierwsze oczywiste rozwiązanie tej zagadki jest takie, że no oczywiście ktoś chce manipulować wyborami, wpływać na nasze decyzje, nie wiem, sprawiać, żebyśmy lubili uchodźców albo ich nie lubili. Bardzo często jest jednak tak, że za rozwojem fake newsów i fake newsowych stron stoi znacznie prostszy mechanizm. Mechanizm, który mówi, cały internet zasilany jest uwagą. Żeby zarabiać w internecie, trzeba mieć te kliki, lajki, followersów, czy to, nie wiem, żeby czerpać dochody z reklam, odsłon, wszystkich tych rzeczy. W związku z czym przyciąganie uwagi, nawet niewiarygodną, nieprawdopodobną treścią, jest znacznie lepszym biznesem w dobie internetu, niż konsekwentne sprawdzanie, budowanie, przepraszam bardzo, alergia na fake newsy, budowanie systemu uwiarygodniania, weryfikowania źródeł. To będzie bardzo ważne jeszcze w kolejnych przykładach, które tutaj omówimy, ale to też bardzo pokazuje, że nie mamy tu do czynienia z pojedynczymi złymi ludźmi, którzy po prostu robią złe rzeczy dla śmiechu albo z niskich pobudek. Mamy tu do czynienia z systemem, który w sposób zorganizowany premiuje fake newsy, który daje im przewagę nad rzetelną weryfikacją. W świecie, w którym liczy się szybkość, liczba odsłon, liczba reakcji, nawet czytelnik, który po jakimś czasie zobaczy, że jego ulubiony portal, o, wprowadził mnie w błąd, umieścili fejka,
Za tydzień czy dwa znowu kliknie w link do tego portalu na atrakcyjny tytuł, bo w ten sposób działa ten internetowy rynek zapośredniczony przez media społecznościowe, w którym kapitał wiarygodności jest znacznie mniej istotny niż ten kapitał atrakcyjności. Jeszcze drugi tylko przykład, o którym tu już była wcześniej mowa, pod bardzo wieloma względami analogiczny do tego Labradora. To jest właśnie wspomniany już przeze mnie dokument rzekomy z czterema podpisami Erdogana. Tutaj taka ciekawostka. Ten podpis Erdogana jest akurat autentyczny. Naprawdę tak się podpisuje obecny prezydent Turcji. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, bo gdyby Państwo byli uprzejmi przekręcić głowy o 90 stopni, portret, podpis Erdogana oglądany pod kątem 90 stopni jest portretem Erdogana z charakterystycznym tym nosem, okiem, ze wszystkim. No. Ale tak, to akurat nie jest fejkowa część. Ten obrazek zrobił w również polskim internecie oszałamiającą karierę zaledwie dwa miesiące temu. Był podawany przez czołowych polskich dziennikarzy, także tych, których znam skądinąd też na partnerskiej stopie jako świetnych ludzi, bardzo zainteresowanych problemem tępienia fake newsów. No tutaj mam już do czynienia z bardzo skomplikowaną sytuacją, jeżeli chodzi o fejkowość. Oto bowiem Recep Erdogan faktycznie nominował samego siebie na prezesa gigantycznego funduszu powierniczego zarządzającego olbrzymim majątkiem pochodzącym z czołowych firm w tureckiej gospodarce. Ta część jest jak najbardziej prawdziwa. Co więcej, było to działanie bardzo charakterystyczne dla obecnego stylu tureckiego prezydenta, który konsoliduje władzę nie tylko polityczną, ale i ekonomiczną, budując bardzo specyficzny, bezprecedensowy w zasadzie od wielu lat w tamtym kraju układ sił. Ale sam dokument jest żartem, jest dowcipem, satyrą, która w postaci czterech skopiowanych z Wikipedii zresztą podpisu ma ukazać, że oto mamy sytuację, w której jeden człowiek jest nominującym, nominowanym, zatwierdzającym i wysuwającym kandydaturę. I teraz, kiedy swoją drogą ustalenie w ogóle tego, czy ten dokument jest autentyczny, czy nieautentyczny, było strasznie trudne. Po pierwsze, jest w nim literówka, co tureckojęzyczni znajomi zwrócili uwagę i powiedzieli, że no, to właściwie już na 99% oznacza, że to jest fake. Po drugie, rzeczywiście na autentycznych stronach rządowych można było znaleźć autentyczny dokument, który nie wygląda spektakularnie, bo nie ma na sobie wszystkich tych podpisów. Więc ta historia jest prawdziwa. Ten obrazek powstał znowu pierwotnie, najpewniej jako dowcip, nie jest autentyczny. Kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy podawali go dalej, mówili bardzo podobnie jak w przypadku Labradora. Może ten obrazek nie jest autentyczny, ale jest pewnym symbolem wydarzenia, które naprawdę miało miejsce. Zgadzam się z tym. Rozumiem to. Podawanie dalej tej informacji z wyraźnym zaznaczeniem, że jest to symbol, satyra, coś takiego, jest jak najbardziej w porządku. Natomiast, co ciekawe, ten obrazek w zasadzie wyparł i zastąpił debatę o tym, co teraz obecnie dzieje się w Turcji. Niezwykle skomplikowany mechanizm, bo ten fundusz był utworzony już jakiś czas temu, dopiero teraz był w pełni przejęty. Ta historia naprawdę zasługuje na opowiedzenie. Turcja nie jest jakimś krajem bardzo od nas odległym. Przepraszam, na autorytaryzm też mam uczulenie. Więc to jest historia, która naprawdę zasługiwałaby na opowiedzenie, na to, żeby w mediach poświęcić jej uwagę. Została w zasadzie wyparta, zastąpiona przez jeden obrazek,
który nie wymaga od nas myślenia, zagłębiania się, dociekania, co się właściwie stało. Nawet nas do tego nie zachęca. To jest jeden obraz, który nie tyle, jak mówi to powiedzenie, mówi nam więcej niż 1000 słów. Ten obraz sprawia, że nie musimy wypowiadać 1000 słów. Sprawia, że pewne rzeczy pozostaną niewypowiedziane, pewne pytania niezadane. No i wreszcie płynnie od tego Erdogana chciałbym przejść do ostatniego już dzisiaj studium przypadku, które chciałbym omówić nieco dokładniej. To jest kwestia znowu bardzo świeża. Jak Państwo widzą, jest tutaj data 25 września. To jest news z dużego portalu, jak Państwo widzą, takiego, którego raczej no, na co dzień nie kojarzymy z jakimś źródłem zupełnie niewiarygodnym i podającym fejki. Momo było jednym z popularnych tematów tego lata. To jest ta oto straszliwa lalka. Jak Państwo widzą, znowu obraz jest tutaj bardzo ważny. Dobry fake w zasadzie się już w internecie nie może rozchodzić, jeżeli nie ma takiej dobrej wizualnej twarzy, która by go reprezentowała. I ta oto straszliwa lalka łączy się z naszymi dziećmi przez WhatsAppa, ewentualnie przez Messengera, w niektórych wersjach bezpośrednio przez telefon. Po czym, i w tym sensie Momo jest nową wariacją na temat starej historii o błękitnym wielorybie, wydaje dzieciom kolejne polecenia. Pierwsze to zrobić coś zupełnie groźnego, w następnym już trzeba zrobić sobie albo komuś jakąś na pozór niegroźną krzywdę. Wreszcie coraz poważniejsze zadania. Ostatnim z nich jest popełnienie samobójstwa. W ten właśnie sposób Momo zabija swoje ofiary. Nie jest do końca jasne, dlaczego ofiary miałyby wypełniać krok po kroku polecenia Momo. Czasem Momo ma nagrywać filmiki i szantażować dzieci, czasem ma używać jakichś psychomanipulacji, czasem ma to być tak, że kiedy gra grupa dzieci, one nakręcają się wzajemnie do tych destrukcyjnych zachowań. No generalnie dziennikarze, którzy piszą o Momo, zwykle nie uważają za stosowne wyjaśnić tego szczegółu. Ten artykuł był wyjątkowy, bo po tym jak wszyscy długo uznawali, o Momo to bzdura, nie istnieje coś takiego jak Momo, nie ma żadnego Momo, oto mamy pierwsze prawdopodobne ofiary lalki. O Jezu, jak to krzywo narysowałem, przepraszam bardzo. Mamy informacje i dokładne uzasadnienie. W telefonach nastolatków znaleziono zadania z gry. Wydaje się, że historia jest uprawdopodobniona. Spróbujmy przyjrzeć się uważniej. Mam fragment z tego artykułu. Artykuł jest niedługi. Ten fragment jest w zasadzie jego esencją. Na początek dziennikarze przypominali fragmenty już wcześniej publikowanych informacji o Momo. Na koniec artykułu zawsze, to jest obowiązkowo, znajduje się informacja, że ta twarz to jest dzieło japońskiego lalkarza, który się odcina, nie ma z tym nic wspólnego, po prostu ktoś zrobił zdjęcie, wykorzystuje je w internecie. W środku, w tej kanapce, mamy bardzo krótką informację dotyczącą tego, co właściwie się stało. Według relacji lokalnych mediów, fikcyjna postać znana jako Momo może być odpowiedzialna za śmierć 12-letniej dziewczynki i 16-letniego chłopca w okolicach Barbosy w Kolumbii. Dzieci znały się, a ich samobójstwa nastąpiły w odstępie zaledwie 48 godzin. Nastolatek miał wciągnąć w grę swoją młodszą koleżankę. Przedstawiciel kolumbijskiego rządu, Janier Landono, próbował wyjaśnić tę sytuację opinii publicznej. Jak można zauważyć, ta gra jest rozpowszechniana przez komunikator WhatsApp i zachęca młodych ludzi do robienia sobie krzywdy. Całość polega na różnorodnych wyzwaniach i kończy się samobójstwem. Opisywał rodziców przed szalonym trendem, ostrzega też policja. To brzmi jak jeden z tych momentów, kiedy badacz mitów musi się przyznać i powiedzieć: kurczę, słuchajcie, nie miałem racji, naprawdę istnieje jakieś straszne Momo i zabija dzieci. No ale
Ja nie mam takiego charakteru, raczej, nawet to pewnie nikt nie ma, nie? Nie lubię się przyznawać do porażek, no w związku z czym pomyślałem sobie, dobra, tu jest bardzo dużo konkretnych informacji. Mamy miejsce, mamy stanowisko, mamy imię i nazwisko. Spróbujmy poszukać, skąd dziennikarze gazety.pl, działu dziecko, wzięli tę sensacyjną informację. Od razu mi się wydawało z moją słabą, bo słabą znajomością hiszpańskiego, że to nazwisko jest jakieś takie dziwne, no ale Kolumbijczycy mogą mieć różne nazwiska. To wie. Mamy więc polską prasę. Szybki research pokazał, że równolegle mniej więcej z portalem gazeta.pl mnóstwo różnych innych mediów, w tym dużych, jak na przykład Wprost w swojej internetowej wersji, zamieściło w internecie dokładnie tę samą historię. W związku z czym ktoś, kto nie śledził tego uważnie, mógł odnieść wrażenie, że to Momo to już zbiera po prostu setki ofiar, bo przeczytał w ostatnim czasie 100 różnych wiadomości, 100 różnych informacji na różnych portalach na temat ofiar Momo. Tymczasem za każdym razem chodziło o dwójkę tych samych dzieci. A zatem w polskiej prasie pojawił się konsekwentnie Janier Landono, przedstawiciel rządu Kolumbii. Pisałem w Google'a Janiera Landono i przedstawiciela rządu Kolumbii. Nic takiego nie znalazłem, więc zacząłem szukać po prostu Janiera Landono. Okazało się, że jedynym źródłem, w którym coś takiego występuje, są brytyjskie tabloidy sprzed około półtora miesiąca. Z tym, że tam już Janier Landono to nie jest przedstawiciel rządu Kolumbii, ale lokalnego samorządu Barbosy, więc poziom wiarygodności, istotności tego detalu się już bardzo obniża. Jako pierwszy podał to najprawdopodobniej Daily Mail jeszcze tego samego dnia. Powtórzyły to za nim wszystkie tabloidowe portale, Mirror, The Sun. Za Brytyjczykami przedrukowały to duże światowe media, między innymi Fox News, znany z tego, że dosyć łatwo powiela różne fake'owe newsy. No ale pojawia się pytanie. Brytyjskie tabloidy też skądś musiał te historie wziąć. W nich mogliśmy przeczytać, jak podają lokalne media. Szukałem, 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 ale żadne lokalne media nigdy o żadnym Janier Landono nie słyszały, ale jak zacząłem szukać uważniej, czytać, przeszukiwać kolumbijskie media pod kątem w ogóle śmierci dzieci, zostawiając dużą dowolność, jeżeli chodzi o brzmienie tego nazwiska, okazało się, że w lokalnym, bardzo mało istotnym radiu, Radio Carasol, jest mowa o tej tragedii, o faktycznej rzeczy tej śmierci dwójki dzieci, z tym, że gość, który to relacjonuje, nazywa się Janier Londonio. Jest faktycznie przedstawicielem lokalnego samorządu. Proszę zobaczyć, że mamy tu już dwa etapy głuchego telefonu. Możemy mieć pewność, że wszystkie media polskie nie zaczerpnęły informacji ze źródła, tylko cytują, często zwykle bez podawania źródeł, brytyjskie tabloidy, na co dowodem jest powtarzanie już przekręconego brzmienia nazwiska. No ale żyjemy w XXI wieku, epoka internetu, można było trochę poszukać. Znalazłem stronę lokalnego samorządu prowincji Barbosa. Okazuje się, że pracuje tam ktoś, kto się nazywa Janier Londonio. Pisze się to przez 2 N, w związku z czym już tutaj mamy do czynienia z pierwszym przekręceniem, co jest też dobrym dowodem, że brytyjskie tabloidy też nie sięgały do źródeł, tylko na pewno przepisywały już za radiem Carasol, stąd jedno N zgubione w nazwisku. Jest to szeregowy pracownik lokalnego samorządu. Próbowałem się kontaktować bezpośrednio z tamtym samorządem, niestety nie udzielono mi żadnych szczegółowych informacji. Natomiast historia wygląda tak, że w trakcie konferencji prasowej po tym dramatycznym wydarzeniu dziennikarze zapytali, czy może być to jakoś wspólne z grą, bo znali tego
tego newsa, a Hanier Londonio odpowiedział, że nie wykluczają żadnego scenariusza i że o tej grze również słyszał oraz wyjaśnił dziennikarzom, którzy nie wiedzieli, o co chodzi w grze, na czym ona polega. W związku z tym proszę zobaczyć, że mamy tu sytuację, w której gdzieś w bardzo, bardzo odległym miejscu wydarza się, no rzeczywiście sytuacja tragiczna, ale no mamy do czynienia z pojedynczym epizodem, który na razie w żaden sposób nie został powiązany z grą, a media na całym świecie, powtarzając na zasadzie kompletnie głuchego telefonu, tworzą setki kolejnych wiadomości, w ramach których odbiorcy odnoszą wrażenie, że cały świat jest już steroryzowany przez lalkę Momo. I znowu, mamy tu do czynienia z szeregiem cech gatunkowych, które pozwalają nam odróżnić dobrego fake newsa od innego rodzaju opowieści. Przede wszystkim znowu potwierdzamy tu swoją wizję świata. Tym razem oczywiście nie dotyczy to, nie wiem, Kolumbijczyków czy coś takiego. Dotyczy to świata, który jest straszny, niebezpieczny i w którym mnóstwo zagrożeń czyha na nasze dzieci, a już najwięcej to w tej całej technologii. Ale co ważniejsze w tych przykładach, mamy tu do czynienia z metodą głuchego telefonu, czyli głównym źródłem problemu jest w tym wypadku fakt, że żadne redakcje nie wysyłają już swoich dziennikarzy w teren, żeby zweryfikowali informacje. Zadowalają się przepisywaniem jedni od drugich, no co tworzy po prostu taki łańcuch kolejnych przeinaczeń. I wreszcie trzeci element, który wydaje mi się bardzo ciekawy, we wszystkich przypadkach, które znalazłem na temat Momo, niebieskiego wieloryba, mamy do czynienia z identyczną historią. Gdzieś w małej wiosce w Kolumbii, gdzieś na przedmieściach Buenos Aires, gdzieś głęboko w Rosji, wydarza się coś, ginie jakieś dziecko. Okoliczności są dziwne, tajemnicze, niepewne. Ktoś gdzieś raz, to wystarczy, rzuci podejrzenie, nie wykluczamy, że to Momo, wieloryb, co tam jeszcze. To wystarczy. Wystarczy dlatego, że oddalenie, ta utrudniona weryfikacja źródła tworzy tę samą sytuację, co w przypadku podpisów Erdogana. Trzeba by znaleźć kogoś, kto zna turecki czy hiszpański, kto zna realia, kto by pojechał, zweryfikował. Domyślnie ufamy mediom. Myślimy, że to inna sytuacja niż przypadkowo napotkani ludzie na ulicy. No tymczasem wygląda na to, że powinno być dokładnie odwrotnie, że nasz sceptycyzm wobec mediów powinien być taki sam albo jeszcze większy niż wobec ludzi, których spotykamy. I teraz spróbujmy to podsumować i powiedzieć sobie pokrótce, co nam z tego wszystkiego wynika. Jakie są cechy gatunkowe, które determinują fake newsa, co powinno nas od razu zaniepokoić. Otóż fake newsy zawsze działają dlatego, że proponują nam wyraźne wyjaśnienie świata. Mówią o jakimś dobru i złu, o jakichś swoich i obcych, o jednoznacznym wrogu, niebezpieczeństwie, a zatem wyjaśniają świat i nadają mu sens. Po drugie, wszystkie te fejki, które omawialiśmy, opierały się właśnie na takich silnych podziałach, dychotomiach, my i obcy, dobro i zło, dół i góra, blisko i daleko. Po trzecie, te wszystkie fake newsy posługiwały się bardzo wyraźnie jakimś szczegółem. To, że one tak chętnie wykorzystują obraz, albo przynajmniej takie zmysłowe detale jak biały bus, czarna Wołga, że one się zawsze dzieją gdzieś w konkretnej, znanej, lokalnej przestrzeni, to buduje ich wiarygodność. To sprawia, że tak jak mity, legendy czy podania ludowe, współczesne fake newsy są zakorzenione w takiej dobrej, znanej na co dzień przestrzeni. I teraz pytanie, czy można z tym jakoś walczyć? Jakie są sposoby, gdybyśmy chcieli teraz wykorzystać
ten zestaw cech do uwrażliwienia naszych uczniów czy słuchaczy na ten problem fake newsów, od czego można by wyjść. Przede wszystkim najważniejszy wniosek, jaki tutaj wydaje mi się wynika z tych przykładów, jest taki, że fake newsów nie sposób definiować i obalać poprzez ich treść. Czyli jeżeli zaczniemy uwrażliwiać uczniów, że wszystko, co dotyczy, nie wiem, telefonów komórkowych, busów, uchodźców, to są zawsze fake newsy, albo jeżeli będziemy ich namawiać, słuchajcie, zawsze zweryfikujcie, czy ta konkretna informacja jest prawdziwa, to nie odniesiemy sukcesu. Ale jeżeli spróbujemy myśleć o tym systemowo, czyli zobaczcie, opowieści pewnego rodzaju, mające pewne cechy gatunkowe, takie fraszka, sonet, powinny być dla Was zawsze podejrzane, mamy dużo większe szanse sukcesu. I teraz trzy bardzo konkretne propozycje. I nowoczesne dziennikarstwo, i trochę nowoczesna szkoła oparte są na regule obiektywizmu. Próbujemy przekazywać uczniom jakąś prawdziwą, obiektywną wersję historii, prawdziwą, obiektywną opowieść o przyszłości, prawdziwą, obiektywną opowieść o świecie. Każdy dziennikarz jest uczony na bardzo wczesnym etapie już, że taką najwyższą dziennikarską cnotą jest obiektywizm. Otóż nie jest. Obiektywizm jest zawsze złudny. Jeśli ktoś mówi, że przekazuje nam obiektywną, niezapośredniczoną przez jego własny gust, poglądy, informacje, to kłamie albo jest tego nieświadomy. Dlatego we współczesnym systemie medialnym dużo większą wartością niż obiektywizm jest transparentność. Transparentność to podawanie czytelnej informacji, skąd wiemy to, co wiemy. Dobrym przykładem medium, które jest zupełnie nieobiektywne, ale jest transparentne, jest Wikipedia. Na Wikipedii zawsze znajdziemy dokładną informację o tym, na jakich źródłach bazuje ten artykuł. Możemy nawet zajrzeć na zaplecze i zobaczyć, kto kiedy wprowadzał w nim jakie zmiany. To jest transparentność. I teraz uczulanie uczniów, że kiedy oni komunikują w internecie, kiedy coś piszą, tworzą, nie wiem, jak to dzisiaj wygląda w przypadku wypracowań, ale no, jak ja pamiętam ze szkoły i jak ją czasem teraz odwiedzam przy różnych okazjach, to do wypracowań nie robi się przypisu. A szkoda, bo potem przychodzą do mnie studenci i trzeba ich uczyć od początku, jak to się robi. A poza tym sam obowiązek opatrzenia tekstu przypisami, fakt, że tekst bez przypisów będzie traktowany jako niewiarygodny, już zmusza do przemyślenia, okej, to co wydaje mi się prawdziwe, czy to na pewno jest prawdziwe? O, co widzę? A, brakuje odpowiedzialności dziennikarskiej. No tak. To jest prawda. No tylko znowu, tę odpowiedzialność trzeba też tworzyć odpowiednimi nawykami czytelniczymi i odpowiednimi praktykami instytucjonalnymi, prawda? To jest bardzo ważna rzecz, w związku z czym informacje, które nie są obdarzone przepisami, informacje, które nie podają źródła, powinny być przez nas od razu domyślnie traktowane jak nieprawdziwe. Po drugie, to co dzisiaj tutaj robimy, powinno i pewnie już jakoś jest, dlatego Państwo tu są, być częścią standardowego programu edukacji. Im lepiej nasi uczniowie będą rozumieli, jak działają te media, dlaczego ludzie piszą pewne rzeczy, w jaki sposób na tym zarabiają, im częściej będziemy z nimi omawiać przykłady informacji fałszywych. Nie brakuje przecież fejków historycznych, fejków politycznych. No, fejki polonistyczne też są. Proszę poszukać na przykład fałszywych wierszy rzekomo napisanych przez Wisławę Szymborską. Robiły jakiś czas temu karierę jako mailowe łańcuszki. Im więcej fejków będziemy omawiać z uczniami, tym lepiej oni się nauczą, jak duże jest niebezpieczeństwo trafienia na niewiarygodną informację i jak łatwo w sumie w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszej technologii te niewiarygodne informacje zdemaskować. No i ostatnia rzecz, na którą no my już pewnie nie mamy bardzo bezpośredniego wpływu,
ale o których warto pamiętać. Rozwiązania systemowe. Dzisiaj opłaca się tworzyć fake newsy, bo media w znacznej mierze finansowane są poprzez reklamy. W związku z czym jedyny kapitał tak naprawdę, który ma dla nich wartość, to kliki, polubienia, podania dalej. Gdyby dziennikarze byli wynagradzani bezpośrednio za swoją pracę, gdyby w internecie, tak jak w kiosku, płaciło się za odczytywane treści, znacznie bardziej w takim systemie premiowany byłby długotrwały, rzetelny stosunek do tego, o czym się pisze. Bo takie media musiałyby znacznie bardziej pracować na markę swojej treści niż na duży, masowy przerób. I no, wydaje się to na dzień dzisiejszy nie do pomyślenia. Widzę tutaj głos sprzeciwu. Niemniej no, musimy pamiętać, że i tak płacimy za te media, i tak płacimy za wszystkie treści, które czytamy w internecie, tylko dzisiaj płacimy za nie w postaci podatku marketingowego dodanego do każdego towaru, który jest reklamowany. W związku z czym, kiedy kupuję wodę mineralną, to ten symboliczny grosz, który producent wody wyda na reklamę na portalu internetowym, tak naprawdę zapłaciłem za czytanie tego portalu internetowego w bardzo niebezpośredni, okrężny i w sumie ekonomicznie nieefektywny sposób. No to prawda, to oczywiście, to prawda, to prawda. Dlatego taka możliwość kupna prenumeraty bez tego rodzaju rzeczy powinna właśnie być, no ale o tym mówię, to jest system, który powinien zastąpić stopniowo i sądzę, będzie stopniowo zastępował. Zobaczmy, jak to się dzieje już na rynku streamingowym. Na Netflixie nie ma żadnych reklam. Jest jasne, że no, to nie jest tak do końca prawda z tymi cenami, z tymi kwotami. No, nie musiałoby wcale kosztować 100 zł za wydanie. Pytanie, ilu byłoby tych prenumeratorów oraz czy kiedyś doczekamy się takiego systemu abonamentowego. Dziękuję, pozdrawiam czytelników Tygodnika Powszechnego. Czy doczekamy się kiedyś takiego wygodnego systemu abonamentowego, żebyśmy nie musieli płacić oddzielnie za każdą gazetę, kupowali jeden abonament, tak jak w Netflixie i mieli w tym szeroki pakiet. No generalnie ta zmiana finansowania i zmiana nawyków, no to prawda, no, ale lokowanie produktu nie jest aż takie straszne chyba, czy czasem jest. Ta zmiana nawyków już następuje i ją widać też w praktykach internetowych Polaków, którzy za coraz więcej rzeczy są w stanie skłonni płacić, ale tak jak to widzimy tutaj, są skłonni wymagać. Kiedy płacimy, żądamy automatycznie innej jakości i być może to jest właśnie jedna z dróg do uzdrowienia mediów od fake newsów. Tak, o, dziękuję bardzo. Czy, nie wiem, słyszałem, że jak chwilę przedłużymy, to nas nie wyrzucą, więc gdyby mieli Państwo jeszcze ochotę napisać jakieś szybkie pytania, to będzie mi bardzo miło jeszcze na nie odpowiedzieć. No, bardzo żałuję, że też nie słyszę i nie widzę Państwa i nie widziałem, kto reagował pozytywnie, a kto zasypiał. No to jest dla mnie też jakieś nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że na początek nie było dramatu. To co? Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania? No to tutaj z organizatorami trzeba porozmawiać, to na razie taki jednorazowy eksperyment. Ja na pewno też pomyślę po dzisiejszych różnych doświadczeniach. Już wiem, że trzeba robić więcej quizów i różnych takich zabaw. Podobno jest też taki tutaj moduł, że i Państwo by mogli o coś ze mną porysować, to może jakieś takie ćwiczenia.
Na rynku w Katowicach w mrozie. Ojej, dziękuję bardzo. Więcej case study. No, wydawało mi się, że dzisiaj już są prawie same case study były. Już chyba się więcej nie dało, ale upchnąć, ale mogę się następnym razem jeszcze na kolejne przypadki jakoś tam nastawić. Moja szafa z archiwami różnych dziwnych fejków jest rzeczywiście duża i cały czas tego przybywa. To co, nie widzę już żadnych takich pytań w stylu tego, czy Labrador nie ucierpiał, albo coś takiego. Co tam było na początku? Chyba nie wiem. Wydaje mi się, że to jest taka forma, że tylko na żywo to organizatorzy muszą odpowiedzieć. Tak, będzie film? O rety, to ja nie wiedziałem. To tego. Dobrze, że ładne tło sobie zrobiłem z tyłu. A, to dobrze, to dobrze, to dobrze. No dobrze. To w takim razie bardzo Państwu dziękuję za współudział w moim pierwszym webinarium. O tak, tak, to prawda, to prawda. Ale to co do tego, kwestia tego uczulenia. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miał taką okazję. No, a teraz dziękuję bardzo i do zobaczenia przy następnej okazji.